Cześć, kanał 365 dni o piłce. Ostatnie sobotnie starcie w 23. kolejce Ekstraklasy. Mecz Piast-Gliwice-Górnik-Zabrze. Bezbramkowy remis na Śląsku. Taki sam wynik jak kilka tygodni temu w ramach 1/8 Pucharu Polski. To był ten przełożony mecz z uwagi na COVID. Również starcie w Gliwicach. Tam bezbramkowy remis, dopiero rozstrzygnęło się to w rzutach karnych. Okazało się, że Górnik przeszedł dalej. Dzisiaj naprawdę sytuacja była jak na lekarstwo. Powiedziałbym, że mecz był dość mocno taktyczny i bardziej bój toczył się w środku pola. Choć więcej pretensji możemy mieć do Piasta Gliwice, trochę faworyzowanego przed spotkaniem z uwagi na większą siłę w ofensywie, bo zacznijmy od tego, że kontuzjowany jest, czy zmaga się z lekkim urazem Łukasz Podolski. Po ostatnim ligowym meczu zszedł wcześniej do bloków. No i oczywiście nie ma Jimeneza, który poszedł do Toronto w tym zimowym oknie transferowym. Z przodu jest tylko Piotr Krawczyk. Ja nie chcę krytykować tego napastnika, bo jego dwa poprzednie spotkania, nie licząc tego dzisiejszego z Piastem, to są mecze ze strzeloną bramką, odpowiednio starcie z Jagiellonią i z Rakowem Częstochowa, to drugie dające remis i bardzo ważny punkt. Natomiast jest to piłkarz, który ma pewne ograniczenia i na pewno różni się w swojej charakterologii od Podolskiego, bądź od piłkarzy z naprzeciwka, bo dzisiaj naprawdę w wykonaniu Piasta, przynajmniej na papierze, mogło wyglądać to znakomicie, bo był Wilczek, który jest w formie i już gdzieś tam poczuł tą ekstraklasę i naprawdę dobrze wkomponował się w układance Waldemara Fornalika. Jest Rauno Sapinen, tak jak widzicie w tej chwili w zestawieniu, oczywiście nie grał na pozycji numer 6, tylko obok Wilczka z przodu w formacji takiej fałszywej 1-4-4-1-1 był wysuniętym napastnikiem. Na ławce był Węgier, który również wszedł na boisko, mianowicie Wida, również Alberto Torin, czyli nominalnych czterech napastników miał do dyspozycji Waldemar Fornalik, a i tak to nie przyniosło bramki. Najgroźniejszą sytuację wbrew pozorom miał Jakub Czerwiński w samym końcu meczu, to również było zaznaczone jako akcja, czy tam sytuacja meczu najgroźniejsza, strzał środkowego obrońcy wybroniony przez Bielicę, który wskoczył do bramki Górnika i nie oddaje miejsca. Grzegorz Sandomierski od kilku tygodni musi walczyć o skład i jest, widnieje w meczach tylko jako zawodnik rezerwowy. Natomiast najgroźniejszą sytuację dla Górnika miał wspomniany Krawczyk dosłownie kilka minut przed Czerwińskim. Tak naprawdę dwa zamykające akcje, dwie akcje meczu, które mogły spotkanie skończyć na korzyść którejś z tych drużyn. Bezbramkowy remis na Śląsku. Tak wygląda tabela po tym spotkaniu. Spotkaniu nie chcę powiedzieć, że nudnym, natomiast nie było tutaj fajerwerków, zbyt wielu akcji. Górnik Zabrze 6. pozycja, Piast 9. Gospodarze kontynuują serię meczów bez porażki, bo przypomnijmy poprzednio dwa wygrane mecze na wyjeździe, co też jest ważne w kontekście gier w Gliwicach. Generalnie piłkarze, trenerzy narzekają trochę na tą murawę. Nawet podczas transmisji widać było prześwity na tym boisku, piłka skakała. Mówi się, że to jest najgorzej przygotowana murawa, a szczególnie widać to właśnie w tych okresach jesienno-zimowych w Ekstraklasie. Ja jak byłem na meczu Piast Gliwice-Stal Mielec, zapytałem o to na konferencji trenera Stali Majewskiego, pokręcił tylko głową, powiedział, że piłkarze również na to przerwie narzekali, że nie mogli grać swoje gry krótkimi podaniami, więc to naprawdę jest jakiś problem. Tak wyglądało to spotkanie w pigułce. Górnik Zabrze 0, Piast Gliwice 0, podział punktów. Dzięki za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, do oglądania innych moich podcastów, do zostawienia kciuka w górze i ewentualnie komentarza. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.